Szczecin jakoś tak ostatnio według terminarza gościł u siebie same zespoły z czołówki. Ostatnio Lecha, dzisiaj nieobliczalnego Beniaminka z Radomia. No ale portowcy raczej nie mogą narzekać na taki stan rzeczy, jeśli chcą walczyć o Mistrzostwo Polski. Z Kolejorzem im się przed tygodniem nie udało, natomiast dzisiaj pokonali Radomiaka Radom 2-0. I to mimo naprawdę mocnego przetasowania ofensywy przez Kostę Runiaicia. Bo mieliśmy w podstawie chociażby Kurzawę, Fornalczyka, Parzyszka czy Biczakciana. No przyznam, że naprawdę odważne zagranie trenera, ale jakże skuteczne. Początek meczu to całkowita dominacja portowców, ale taka całkowita. Świetne wejście w spotkanie Dregasa, który notował świetne odbiory piłek, świetne dogrania prostopadłe oraz przede wszystkim strzelił bramkę na 1-0. Ale w sumie nie tylko Dregas zagrał genialne zawody. Fornalczyk, czyli 19-latek z mocno wyróżniającą się fryzurą, bynajmniej nie wyróżniał się dzisiaj tylko nią. A przede wszystkim, przepraszam, że to tak ujmę, naprawdę sporym lataniem na skrzydle oraz zaangażowaniem. Chociaż i tak w mojej ocenie najlepszym zawodnikiem tego spotkania był Damian Dąbrowski. Dwie asysty, przytomność w środku pola i po prostu bardzo celne rozrzucenia piłek. Ale przede wszystkim bardzo zespołowa gra i świetne rozumienie się z całym blokiem defensywnym. No bo ile goście oddali dzisiaj strzałów na bramkę Pogoni? 2-3, z czego 0 celnych, a zespół Warchołów zasadniczo nie ma w tym sezonie problemów z konstruowaniem wielu sytuacji ofensywnych i zagrażaniem rywalom, a dzisiaj byli praktycznie całkowicie bezradni w tym względzie. Warci podkreślenia po tych zawodach są również oczywiście strzelcy bramek oraz zawodnicy, którzy brali udział w tych bramkach, czyli Triantafylopoulos czy Łęgowski, który spędził na boisku mniej więcej do tego gola 10 minut i ogólnie jest to chyba też pierwszy jego gol w barwach Pogoni. No i na słowa uznania zasługuje również Jean-Carlos Silva, który też zaraz po wyjściu z ławki podwyższył prowadzenie. Więc idealnie wręcz Pogoń zareagowała na tą ostatnią porażkę u siebie bolesną z Lechem. Wskakując tymczasowo na pozycję lidera, jednak patrząc przez pryzmat tego, jak trudne będzie starcie Lecha z Rakowem Częstochowa, no to kto wie, czy nie na dłużej. No i co ważniejsze, to starcie pokazało, jak szeroką i mocną ławkę ma Pogoń Szczecin. Jak wielu piłkarzy do dyspozycji ma Kosta Runiaić i jak wielu z nich po prostu świetnie gra w nogę. I jak już tak często używam przymiotnika świetnie, no to podsumuję to spotkanie Pogoni jednym zdaniem. To był po prostu świetny występ tego zespołu. I myślę, że nawet ta czerwona kartka Luizao nie była głównym powodem takiego stanu rzeczy. Natomiast był to najsłabszy jak do tej pory występ Radomiaka w tym sezonie. Myślę, że raczej 99% kibiców Zielonego Beniaminka się w tym momencie ze mną zgodzi. Bardzo dużo niedokładności pod bramką, praktycznie zero celnych strzałów. Spora nerwowość na boisku, która przejawiała się to przede wszystkim otrzymaniem drugiej żółtej kartki przez Luizao. I ogólnie uważam, że ten zawodnik zagrał dość nieodpowiedzialnie dzisiaj, mimo że ta druga żółta kartka była, no może sam ślizg nie był zbyt kontrowersyjny, no bo jednak Luizao nie trafił w ogóle w piłkę, tylko w Fornalczyka. Natomiast tam wcześniej była pewna stykowa sytuacja, gdzie Leandro był powalony na boisko przez Dregasa. No ale tutaj tylko możemy sobie gdybać, że gdyby sędzia tam odgwizdał faul, którego szczerze mówiąc nie do końca wiem, czy był, no to czy ten wynik byłby inny, ale na pewno nie zmieniłoby to tego, że Radomiak zagrał dzisiaj po prostu bardzo słabo. Wiadomo, że ta czerwona kartka wpłynęła na poczynania Warchołów, natomiast wynik 0-4 nie powinien mimo to im się zdarzyć. A jednak w 100% dzisiaj na ten rezultat zasłużyli. Po tym starciu Pogoń Szczecin wskakuje na pozycję lidera z 49 punktami. Natomiast Radomiak Radom nadal jest czwarty i ma na koncie 10 punktów mniej. Tymczasem ja was zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj, ponieważ zbieram do końca tego roku 10 tysięcy subskrybentów i do końca tego weekendu 7 tysięcy. I zapraszam was na Facebooka Tradaj, gdzie publikuję inne treści związane z polską piłką nożną, udostępniam zdjęcia, piszę, dlaczego nie było jakiegoś meczu na kanale omówionego. Ja was zapraszam do posiadania dobrego humoru, cudownego weekendu, uśmiechu na twarzy, chociaż bardziej kibicom Radomiaka, bo jednak Pogoń jest uśmiechnięta raczej po tych zawodach. I zapraszam was jeszcze niestandardowo do niekłócenia się w komentarzach. Dzięki i do następnego.